Rozpoczynają się krwawe żniwa. 3, 2, 1, 0. Lecisz, Dawidek. Dobra. Za 7 sekund Hunter wchodzi. No, będzie ciekawie. Dobra, oddajemy krew od razu, jako pierwsi. Jeden. Właśnie, ten teraz jest Scavenger down i ja nie wiem, czy ja mogę mu w jakikolwiek pomóc sposób. W jakikolwiek sposób pomóc. Dobra, musimy znaleźć miejsce. Kurde. Nie ma gdzie zbierać. Tu jest do zbierania, o. No, on go revive'nął, super. Bieranko. Ło kurde, aż samochód był słać. No bo mamy full. Idziemy oddać na punkt B. Bo jest najbliżej. Oddajemy, dawaj, 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 oddawaj komu. Dawaj, dawaj. Jednego porobił. No i okej. Dobra, strzelimy sobie. Tutaj się już chyba zregenerowało. Ile? Dwa dopiero. Dobra, no to bierzemy ile się da. Mamy low ammo. 5. Jeszcze nas Hunter nie gonił w tej grze. No okej. Oni się revive'ują, to całkiem dobrze. Full, mamy full, super. Teraz tak, on tutaj gdzieś zrobił dronkę. Ja nie widzę, gdzie ta drona. Okej. Ale to jest sprytnie. Nie da się. Pokażcie tą dronę, gdzie ona jest. A tam. No i super. Oj. Dobra, zespawnowała się złota skrzynia. Idę po tą złotą skrzynię. Dawaj, 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 dawaj. Muszę go revive'nąć. Wstawaj. No i super. Zegzekucjonował go. Dobra. No. Oddajemy szybko. 61. Jednemu dał egzekucję. Dobra, uciekać. No, zrobił mu egzekucję. To chyba chciał się pobawić na początku trochę. Dobra. Po co strzelam w powietrze? Ja mam iluzje, które mogę wystrzelić.
i po prostu mieliśmy przez pewien czas bonus w postaci nieskończonej ilości tych ataków specjalnych właśnie, tych iluzji, które mogę wystrzelić, a normalnie muszę te niebieskie skrzynki zbierać, żeby te iluzje robić, więc po prostu wykorzystałem to, żeby zaspamować mapę. Mamy 60%. Szybko oddajemy na maksa. On ucieka tam. No i super. No i down. Weźmiemy sobie to. Dwóch scavengerów zostało, ja i jakiś gość. No zaraz sam zostanę. No i dobra, do wyjścia trzeba będzie. Oj, niestety, kurde, nie dojdę tam już. Jezu. Ale to jest dziwne. Od razu mnie widzi, jak ostatni zostaje. Za każdym razem nie widzę tutaj sensu za bardzo tego. Brakuje mi więcej sensu w tej ucieczce. Bo czasami ta ucieczka jest piekielnie trudna, a czasami bajecznie łatwa. Dobra, szukaj następnego meczu. Ale to nie działa tak, że... Kurde, ludzie, wy mnie zrozumcie. To nie działa tak, że jak wystartuje, te bramy się uruchamiają, to one nie od razu działają. One się tworzą przez jakiś czas. Więc ja i tak jakbym dobiegł na miejsce, to po prostu bym stał i czekał, a ten gościu by przyszedł po mnie. Więc one się tworzą tam z 30 sekund czy ileś. Dobra, gramy nexta. Are you sure? Yes, I am sure. Ja chyba sobie zmienię skilla. Zmienię sobie na niewidzialność. Moim zdaniem to lepsze jest. Rozpoczynamy. Jak macie Dead by Daylight, to ta gra będzie, będziecie mieli ją za chyba 18 zł. Bo normalnie kosztuje 27. Dobra.
idziemy dalej. Serio? Już jednego porobił. Catch, egzekucję mu robi od razu. Nie, bo nie zawsze on go potrafi znaleźć. Czasami wam ten scavenger poza pole widzenia wyskoczy gdzieś. Ten tam leży, nie mogę, ja go zaraz podniosę. A dobra, żeby ktoś revive'nął. Okej. Jak strzelam, bo też się pewnie zastanawiacie, jak strzelam, to po prostu oznaczam te niektóre rzeczy, dzięki czemu inni widzą w drużynie te budynki na odległość. No jak on go znajdzie, od razu to egzekucję mu wpieprzy. Na razie ja tu widzę, tylko oddaję tą krew. I wypadł. Dobra. Miał pecha, gościu. Miał pecha, gościu, bo jak gościu wypadnie, to niestety nie da się go już skrzesić w żaden sposób. Aktywowałem złotą skrzynię. Dobra. Jest egzekucjonował go. Chciałem zakryć nas, żebyśmy mogli na spokojnie się wskrzesić, ale nie dałem rady. Dużo tych dronek już wypuścił w powietrze i teraz jest problem z poruszaniem się. Kurwa!
Dobra. Gdzie jest złota skrzynia? Nie widzę. Dobra. No i go. Udało się. Najwięcej miałem punktów, kurde, najwięcej zrobiłem. Dobra. Chyba dostałem dużo punktów. Czy mogę kupić już tego gościa? Ile mam? 1000! O, to super. Kupmy tego. Co on ma? Fate, czyli on może znikać. No to zagrajmy nim. A, snajperkę ma. Leszy to jest, no taki leszy właśnie. Ty, długo działa ten... Ta znikajka długa jest. Patrzcie. 10 sekund prawie. Dosyć często można jej używać. Dokładnie. Jeleni jest mocny, ale największy żona.
Od razu, do widzenia. Ja się nie będę bawił w takie rzeczy. Cześć. Nie umiem go znaleźć. Teraz na spokojnie. Ładny skok, gościu, ładny skok. Blood mode active. A, nie umiałem go upolować. Mało ammo miałem już. Blood harvest is complete. Czekajmy następny mecz. Sto dwa metry poleciał. Bunker jest za dobry jako łowca. Blood Harvest się zaczyna zaraz. Go. Co daje Q? To jest takie na niewielkim obszarze pole elektrostatyczne i generalnie jak jest tutaj scavenger, to on jest taki porażony na chwilę i mogę go łatwiej dogonić. Na spokojnie, dam im trochę fory.
strzelają. Przepraszam, że tak powiedziałem. Strzelają do tego wszystkiego. Ciężko, kurde, ich znaleźć. Gdzie oni są? Not enough. Kurde, nie umiem ich dogonić. Ci lepiej tutaj się sprawują od poprzedniej drużyny. To jakieś tam nubki były. Gnoju. Ja nie wiem, gdzie oni są. Nie wiem. Ten gościu ciągle gdzieś tu jest. Który to tu strzela? No ej! Strzelają we wszystko, kurde. Wariaty. Nikogo nie upaluje. To? Gdzie on mi to... Gdzie on mi to wziął? Come on, man!
ci przeładować, bo nie mam ammo. On mnie tak troluje, ten gość. Nie wierzę w to. Ty, on wie, że ja nie mogę odwracać się tak dobrze. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Czyli bieganie przy tym. Bieganie jest najlepsze przy gościu. No. Masakra. Masakra jakaś. Azjaci to świry. Nie, to nie wiem, chyba Azjata. Zmienimy sobie teraz no tak, wszyscy uciekli. Zmienimy sobie teraz tutaj. Znaczy większe emocje są, jak się ucieka, moim zdaniem, niż jeżeli łapiesz tych uciekających. Bo jednak zdajesz sobie sprawę z tego, że on cię może za chwilę po prostu ubić i no nie wrócisz do gry. Wyszukujemy giereczkę. Ale z gry wychodzisz i next, a Hunter nie. No niby tak. No ale to grasz Hunterem do końca przynajmniej, nie? 10 tysięcy Izak widzów ma, ale co on tam znowu się dzieje? Virtus Pro. Naprawdę tam wystarczy w tytule powiedzieć, że Virtus Pro gra i już jest znowu taki hype? W kto w nich jeszcze wierzy? To jest jakaś całkowicie inna drużyna chyba, ten Virtus. To już nie ten Virtus, to są jakieś młodziki chyba. A nie! Movistar kontra Pact. Kwalifikacje minor. Znaczy, jak uciekający w tej grze padnie, ale nie zostanie zabity na śmierć, jak to się mówi, to ma opcje takie. Albo doczołgać się do najbliższej apteczki, tej takiej czerwonej, i po prostu samemu się wskrzesić. Albo liczyć, że ktoś przyjdzie i cię po plecach podrapie i powie wstawaj i znowu grasz. Albo może cię ktoś na odległość wskrzesić, tylko że postać moja nie ma takiej umiejętności, że może strzelić taką jakby strzykawką i wtedy cię podnosi na odległość. No albo możesz po prostu zostać z egzekucją. No możesz zostać poddany egzekucji. Chodzi sobie. I co ja ci poradzę, że jest scavenger down? Thank you.
Wolno się to oddaje. To jest gra, która ma na celu wam uświadomić, że oddawanie krwi jest najważniejszą rzeczą. Egzekucję on zrobi od razu. Ten gościu się nie pieprzy w tańcu. Nie daje innym żadnych szans. Jakim cudem? Nie, i wypadłem poza planszę, GG. No i koniec. Ty, on tak jakby coś podejrzewał, no ja nie wierzę w tego typa. No siedziałem za murkiem. On stanął? Ja nie wiem. Przecież on widzi, jak dajesz niewidzialność. A, no to chyba, że on to widzi i słyszy z daleka. No, ale to tak. Ja szczerze, jak grałem Hunterem, to nie jest takie widziane z daleka. W którym miejscu ta niewidzialność jest. To za gracz. No idzie tutaj. No nie może być nic bardziej pewnego jak ostatni gracz. Jezu, to było takie łatwe dla tego całego Huntera, że to jest aż chore. No i teraz ten musi się doczołgać. No nie, no jak on, no on go będzie widział, patrzcie. I bum, i on go widzi, idzie 3 2, 1 Cześć. Jakieś emotki zrobił mu. No i elo. Nikt, moi drodzy, nie przeżył w tym meczu. Kurde, bo mi brakuje w tej grze jednej ważnej rzeczy. Skoro my mamy już łuk, mamy jakieś już możliwości strzelania, to mi brakuje tutaj, abyśmy mogli mu jakkolwiek przeszkodzić. Nie wiem, strzelając w niego jakimś gazem i on ma stuna na chwilę, albo jak on robi komuś egzekucję, mu przerwać. Da się tak? Wiecie, w Dead by Daylight to mogliście na przykład w gościa deską walnąć i on wtedy tak, wow, i on nie wiedział, co się dzieje. Albo, no, wiecie. Na przykład w piątek 13, mi się strasznie podobał piątek 13, tylko ta gra niestety, no, nie wypaliła. A szkoda, bo na tak mocnym tytule opartym o jakiś tam, powiedzmy, znany film, no niestety nie przyjęła się za bardzo. Chociaż tam było fajne, że jak był ten zabójca, to mogliście strzelić mu tym karabinem z tą flarą w głowę i on po prostu i on miał stuna, nie? On się kładł. No nic, no i mogliście uciec.
No i dobrze, i dołączył. Tak to się robi. Tu mnie już powalił niestety. A no i ta egzekucja, no i nikt nic nie może zrobić mi, nie? Jezu, jakie to jest głupie. No ale to i co? I powiedz mi, i co mam robić, Riko? Jaki jest cel jakby tego chowania się na dłuższą metę? Nie wiem, będę tak z nim po prostu przechodził przez jego ciało do końca gry przez 5 minut? No... Mogę się tak pobawić, no ale co potem? Nie wiem, mogę latać tak długo, aż gościu nie będzie miał amunicji. A może się uda mu wycelować we mnie, to słabo. Dlaczego nie zrobiłeś się niewidzialny? Bo już nie miałem tych pocisków. Dobra, ja wam przesunę kamerę, żebyście widzieli, o co chodzi. Tutaj. O. Zmieniam na 1-2 broń. Strzały to są zwykłe tam, do oznaczania, nie? A tam to mam, muszę zbierać niebieskie skrzynki i w niebieskich skrzynkach są 3 ładunki. Można mieć maksymalnie 3 ładunki. Ja już nie miałem tych ładunków. Kiedy Battlefieldzik? No to po tym meczu zrobimy. Ja skoczę sobie bułeczkę szybko do kuchni wyciągnąć. I możemy Battlefielda zrobić. Ohe, głupie to. Co? Skąd ja mam 3? What the? Gdzie on drona wypuścił? O Jezu, jak się uwziął na kogoś. Czekaj, czy ten robi egzekucję od razu. No chyba od razu, 3, 2, 1, boom. No jak go widzi, to zrobi mu egzekucję, nie? A jak go nie widzi, to mu nie zrobi, no. Kiedy powrót do RP? Oznaczać bąkol trzeba, ta. Naprawdę? Jak żeś mnie wykrył? A jakiego ma Huntera? A, ten co wieżyczkę ma. Znaczy... Dobra, oni go revive'nęli, to spoko.
już, no nie ma HP ten gościu. Dobra, idziemy na tą. Dokonał egzekucji. Nie mam już. Oh, fuck. Dobra, on poszedł na niego. To mi się przyfuksiło teraz. Znaczy ten Hunter dobrze gra pod tym względem, że zrobił sobie tylko dronki w miejscach, gdzie się oddaje krew i od razu kontroluje to. Ja tak nie za bardzo, ja tak PPG trochę robiłem, czyli ja nie kontrolowałem za bardzo tego. A on od razu biegnie, patrzcie, on zaraz od razu przejdzie tu. On, widzisz, że tam? A, okej. I on sobie skacze. Widzicie? Bum, bum, bum. On sobie skacze i elegancko. Ten od razu idzie tam, gdzie się oddaje krew, ale gdzie jest drona rozwalona. Gościu kogoś goni tam. Dobra. Dronkę zapodał. Kurde, ciężko jest teraz, bo on dał tak, wieżyczkę. Wieżyczkę można ustrzelić. I jeszcze skan. No tutaj patrzcie, no ja tylko to rozwalę, to ktoś by musiał też dronę rozwalić. Ech. O. Patrzcie, co ten robi. Ten awkuje. Czyli rozumiem, gościu, że jesteś takim hamem, że chcesz, aby tamten zginął, żebyś ty mógł uciec. Super. Hunter has activated the golden crate. Bardziej wartościowa jest dla scavengerów ta złota skrzynia niż dla Huntera. Bo scavenger może wtedy w nieskończoną ilość, przez pewien czas, chyba przez, nie wiem, 30 sekund, może używać amunicji non-stop, nie traci mu się. No to Hunter to i tak ma tej amunicji dosyć sporo. Co oni roleplay robią w tej grze? Remaining.
Oni są przygotowani? Są. Dobra, on już idzie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Widzicie? To wyjście nie jest instant ready, tylko ono jest, o proszę bardzo, ono jest z czasem aktywowane. Ubił tamtego. No jest egzekucja, no i dobrze. Ja go chcę strollować teraz, ciekawe. Dobra, on już nie czekał.